Hej ekipa, witam was z Toniu. Witam was ponownie w Power to the People. Kontynuujemy rozbudowę naszej sieci elektrycznej. Zobaczymy, jak dzisiaj sobie z tym wszystkim poradzimy. Zacznijmy w takim razie naszą rozgrywkę. Zobaczmy, czym Vejle nas dzisiaj zaskoczy. Czy jesteśmy przygotowani na to, co nadchodzi? Czyli obniżone produkcja prądu ze słońca, zwiększona z wiatru. To jest całkiem spoko. Natomiast no, my musimy reagować badaniami. Na pewno będę chciał się wspomóc i zdecydowałem, że tym razem postaram się wykupić właśnie te badania. Jak mi to wyjdzie, zobaczymy. Te badania mam, dadzą mi szansę czasami na podwójne punkty badań w ciągu jednego dnia. A że tych punktów tutaj naprawdę będziemy potrzebować, postaramy się. Natomiast teraz słuchajcie, budowa, tak jak powiedziałem, będę chciał coś zbudować i chyba wiecie co, zdecydowałem, że zbuduję. Fajnie gazowa się nam spełnia, według mnie jest spoko. Natomiast tutaj tak jak powiedziałem, wiatr nam tutaj naprawdę pomaga, to nie jest drogie. Natomiast moglibyśmy tutaj naprawdę, słuchajcie, sporo z tym wiatrem zdziałać. Zwłaszcza, że tych elektrowni mamy tutaj coraz więcej. 32, tylko choć z drugiej strony mamy tutaj 14. Będzie naprawdę pogoda fatalna dla naszej słonecznej, dlatego naprawdę trzeba się wspomóc. 32, 400, 32, 232. Słuchajcie, mamy 32, czyli podwójna produkcja słoneczka. Tutaj tak samo zrobię na 32, bo jak wiecie, tutaj już mieliśmy tę możliwość, więc na pewno się tym wspomogę. Tutaj ta słoneczna, no po prostu nie ma opcji, żeby to dzisiaj szło, więc na pewno ta sieć będzie mocno przyciążona. Zresztą możemy sobie pod Z zobaczyć. Tutaj produkcja, no gazowa, mocno tutaj, jeżeli chodzi o ten dieselek, to jeszcze się trzyma, nie ma większego problemu. Tutaj sieć jest przyciążona. Stop working, time's remaining, co? Linie w okolicach marketu przestaną działać? O proszę, ale miasteczko się tu zrobiło. Patrzcie, jak bliziutko. Nie no, takie rozwiązanie mi pasuje. Ja nie powiem, że nie, ale jakim sposobem tak blisko? No tego się nie spodziewałem, ale spoko. W takim razie jak widzicie, tutaj farmy wiatrowe na pewno będziemy korzystać. Obciążenie wiatrowe, sprawdzam, czy sieci tutaj wytrzymują. No ta jedna jest mocno, obciążenie tutaj jest spoko. Tutaj, tak jakby tutaj było problem, w tym obszarze prawdopodobnie, czyli za 65 w okolicach marketu, czyli prawdopodobnie tutaj ta sieć będzie obciążona. No natomiast zastanawiam się, co tutaj zadziałać, bo widzicie, tutaj jest mega obciążenie, choć tak, tutaj widzę, brakuje prądu. Tak, bo nasza sieć chyba nie dostaje z tego miejsca, trzeba ich tutaj trochę wspomóc. I teraz pytanie, czy to mnie nie zaboli teraz, nie wiem. Coś tutaj rypnęło, słuchajcie. Tylko tak, gdzie? Tu rypnęło. Tu trzeba naprawić, już naprawiamy. Spoko. Czyli tutaj klinika nam siadła. Tutaj też jest mocno przeciążona sieć. Ojej. Tutaj trzeba będzie naprawdę mocno coś pokombinować, bo to rozejście, jakie tutaj mamy, to jest zbyt obciążające. No to wszystko siedzi na tym łączu i właśnie rypnęło. Jak widzicie, masowo nam tu będzie wszystko wali. Tu jest przeciążone. No jest po prostu, sieci są mega przeciążone. No ale wszystko wynika z tego, że faktycznie tutaj mamy ogromny problem. Trzeba sobie z tym jakoś tu poradzić. Myślę, że sobie poradzimy to w taki sposób. O właśnie, tak sobie pomożemy. I ratuje co się da, ale jak widzicie, tutaj ta sieć mocno nie wytrzymuje. Nie wytrzymuje, jakość naszego życia spada do 10-3. Tutaj na wodzie siadło. Chwała, skończyło się. 61 tysięcy, spoko, ale jak widzicie, trzeba czas napraw. Trzeba tutaj reagować i to miasteczko musi być inaczej zasilone. To miasteczko, słuchajcie, zrobimy inaczej. Postanawiam, chyba offshore wind turbine. Może w tym miejscu bym to postawił, albo tu, i bym wspomógł. To jest pewna propozycja, pewna myśl, która mi chodzi po głowie. Ile to w ogóle będzie produkować? Zobaczmy. To będzie miało 58 MW. Kosztuje 64, spoko, gazowa kosztuje, chyba że tą gazową, tylko gazowa w utrzymaniu jest. 7. Poczekajcie, gdzie jest utrzymanie? 4, a tu 7. Ale tą gazową mógłbym wcisnąć tu. I to ratuje nas
w tych dwóch miejscach. Wiecie co, zrobię to. 90, 90, 40, 88. Tylko tam, żeby bardzo nie wpływać na te wszystkie jakości życia, tu mamy rozdzielnie 86, 60, 80, 40, ale tutaj mocno 74. Żeby tutaj nie wpłynąć na tą jakość życia naszych mieszkańców, wiecie co, postawiam tu. Tu robimy tak, że podpinamy się z... Właśnie, a propos, odblokowałem sobie high-tech substation. Z tego względu, że mam konto w Creativo, załączyłem sobie tutaj, podłączyłem po tą grę i dostałem high-tech substation, która kosztuje 10, ma przetwórstwo 50 i powiem wam szczerze, nawet ładnie się high-tech prezentuje. I to high-tech postawimy sobie tu. Tak postanowiłem, że w tym miejscu się podłączę, bo to high-tech jest dla nas w tym momencie bardzo, ale to bardzo potrzebne. Jeżeli się z tym nie podłączymy w tym miejscu, to jesteśmy po prostu straceni. Dobra, tu mamy zasilanie. Tutaj jest brak zasilania, bo nie jest zbudowany domek. Tutaj powinniśmy sobie poradzić. I mam nadzieję, że teraz to, co zrobiliśmy, to zadziała. Powiedzcie, że tak. Wow, jakie obciążenie poszło na tej linii. Trzeba w takim razie więcej. Pójdźmy w takim razie, o, bardziej rozłożone, dobra. Czyli tu mamy o wiele lepiej sytuację uratowaną, natomiast tutaj, tu są niezadowoleni. No bo ten szpital, tu było mega niezadowolenie, bo szpital nam obciążył. Tutaj domek jest niepodłączony, więc tą linię musimy połączyć w dwie strony. Zrobimy takie i dzięki temu będzie to płynnie działało. Tylko tak, szpital będzie niezależnie sobie działać z tymi domkami, a wy sobie działacie niezależnie. Więc wy tu macie prąd, nie mówcie, że nie. Dacie radę. Tu miasteczko spokojnie, tu ładnie przetwarzam. Wszystko wytwarzamy. Na razie jest dobry kierunek. No, minka się z czerwonej robi już na żółtą, więc mam nadzieję, że niedługo to się polepszy. A my wypatrujemy słoneczko. Wiatr. Wiatr jest, się zwiększa. Mam nadzieję, że to nam troszkę podrośnie, choć jutro trochę gorzej. Ale elektrownie wiatrowe jednak to są nasz potencjał. Zwłaszcza, że mamy już listopad. Oktober? November? Nie, to jest październik, przepraszam. I to ma nam już zwiększe ilości produkowanej energii z wiatru. Natomiast tutaj, jak widzicie, osiedle się ładnie rozrasta, spoko. I jak widzicie, wiatr tutaj, jaki generujemy, na pewno będzie miał sens. A jak widzicie, wydaliśmy całą kasę, jaką zebrałem. No i teraz musimy sobie z tym jakoś poradzić. Mamy już listopad, czyli wiatr wraca do łask, słoneczko przestaje mieć znaczenie, czyli teraz najwyższa pora wspomóc się elektrowniami wiatrowymi, ale teraz myślę, żeby faktycznie postawić tą offshore wind turbine, czyli tą wiatrową na wodzie, która naprawdę ma ładną produkcję. Tylko tak, żeby bardzo nie wejść tutaj w jakość życia tych mieszkańców, tego na pewno nie chcemy. Tutaj też widzę jakość życia, niestety parku będzie trochę zaniedbana, no ale innego wyjścia nie mamy, bo musimy dostarczyć ten prąd, jakbyśmy nie chcieli. Więc tutaj mają drogę. Ciekawe, że z tej strony drogę im zbudowali. Mieli taką ładną plażę tu w tych okolicach, a im centralnie zrobili drogę. To w każdym razie zróbmy to offshore wind turbine, tylko tak, żeby dobrze tutaj wpłynąć na to wszystko. Tu mogę wejść nawet tyle. Spoko. I dzięki temu ta produkcja stąd od razu będzie przekierowana. Czyli ta jedną mamy wspomaganie, możemy lekko odciążyć tą gazową elektrownię. Tutaj jak widzicie, wszystkie te elektrownie mają prawie 100%, troszkę martwiące, ale zobaczymy, jak to długo się utrzyma. Tutaj lecę na dwóch, zbudowałem sobie tą największą bateryjkę, czyli topioną sól w każdym razie tutaj trzymamy. I tak sobie myślę, że faktycznie tutaj też trzeba będzie podkręcić, troszkę tych zwykłych wiatrowych dać. Może faktycznie to pomoże, zwłaszcza, że no, mamy tutaj spore poletko do wykorzystania i trzeba po prostu z niego jakoś odpowiednio się zagospodarować. Myślę, żeby fajnie byłoby gdzieś z tej strony. Za 3 dni mamy kolejne miasto, więc na razie jest spoko. Jak widzicie, fotowoltaniczna farma nam spada za 24 godziny, ale nie, ja zrobię myk inny. Mianowicie teraz proszę pominąć cykl napraw, więc na razie tego zrobimy efektywność za 10 dni. Wiecie co, to jest spoko, bo i tak chcemy później de facto wyłączyć naszą elektrownię, bo i tak z niej mało prądu będziemy wyciągać, więc w tym momencie ona będziemy skip zrobimy. Ewentualnie możemy ją odpalać w nocy, właśnie, to jest ewentualnie też jakaś opcja. Natomiast
Tutaj mamy informację, że ta wiatrowa pójdzie do naprawy, do serwisu. W takim razie postawmy sobie w tych okolicach. Tutaj byłoby spoko postawić wiatrową, ale jak wiecie, fundusze w tym momencie nam nie pozwalają na to, żeby postawić jakąkolwiek wiatrową. No to cóż, trzeba zarobić, zobaczymy jakie to obciążenie będzie. Tutaj jak wiecie 100% obciążenia, spoko, dzięki temu o wiele mniejsze obciążenie mamy z gazowej, mniejsze koszty, spoko, może nawet zejdziemy do zera. Słuchajcie, zobaczmy co się stanie jakbym to wyłączył i czy będziemy mieć ogromne straty na produkcji. Mam nadzieję, że nie, zobaczymy ile wytworzymy bez tej gazowej, wspomagania tego gazowego. No tu tego nie wyłączę, wiadomo, natomiast tutaj na razie jest to wyłączone. W tym momencie mamy oszczędność, zobaczymy na jak długo to wytrzymam. Póki co czekam. Czekam, w sumie nawet można tą oszczędność już przy spadku po północy albo w okolicach północy wyłączać, dzięki czemu naprawdę tutaj będzie spora jakość. Tutaj widzicie, trzeba będzie chyba jeszcze zrobić jedno wyjście, bo tutaj widzę zdecydowanie, że ta wiatrowa ma wzięcie. Tutaj te wiatrowe też mają wzięcie. I czekamy do piku, zobaczymy czy produkcji się zmieścimy, czy jednak tu będzie duży problem. Baterie mamy, naładowane do full. Mam nadzieję, że trochę starczy, mógłbym więcej ewentualnie tych baterii stawiać. Słoneczko jeszcze nam świeci, więc jeszcze się wspomagamy tutaj. Za 47 godzin kolejne miasto. Mam nadzieję, że tak łatwo się zbuduje jak tutaj. Choć tutaj, no powiem szczerze, się rozwinęli, nie powiem. Tutaj wiecie co, zrobimy mały myk i tutaj trzeba będzie chyba jednak ich odciąć. Odciąć od takiego pomysłu, który sobie tu zrobili, więc zróbmy to podpięcie w taki sposób. O, i troszkę wyrównamy te przepięcia, żeby nam się żadne kable nie paliły. Centralnie pod koniec tego dnia dostaniemy to, co chcieliśmy, czyli te badania najlepsze. A tutaj prądu nie dostają? Co to za jakieś banialuki? Przepraszam bardzo, że co, że wy tu prądu nie macie? Jak tu prądu nie macie? Poczekajcie. No są ewidentne braki prądu. Jak widzicie tutaj i tutaj nie wyrabiamy. Ale mamy 300, 310. Tutaj coś się zadziało. A przepięcie, słuchajcie, tu już robi się duży problem. Trzeba będzie drugą stację, drugą rozdzielnię na takim razie postawić. Bo jak widzicie, to miasteczko już na jednej nie jest w stanie funkcjonować. Trzeba postawić drugą, ale oczywiście stawiamy tą lepszą, żeby ładniej to wszystko wyglądało. Myślę, że w tym miejscu będzie słabo, bo tu jest to osiedle. Chciałbym to ewentualnie zbudować może w tym. No dobra, nie, tutaj byłoby spoko zrobić to tak, że o, w taki sposób. I dzięki temu stąd skierujemy kablami tu. Tu, tak. I tutaj oczywiście niszczymy te przewody, żeby tutaj nie było żadnych komplikacji, przełomów. Tak, i tutaj dzięki temu to idzie tu. A co takie przeciążenia tu idą? O, kable się nam palą. Kable nam się palą, już pomagam się. Nie mam funduszy. O nie, nie mam funduszy. No to klaps. Trzeba to szybko naprawić. 500 mam. Czy też nie mam? Te, no to pogwizdaliśmy sobie. Kasa się skończyła. Całe szczęście teraz wpada nam stuwa. Jak widzicie, takie parametry, 100% prawie. I też ładny zarobek. A i koszty, jak widzicie, wytrzymaliśmy. Obniżymy sobie produkcję. Jak dla mnie spoko. Zobaczymy, jak się to rozwinie w kolejnych rozdziałach. A, jeszcze najważniejsze. Mamy to badania, czyli dodatkowe 50% na podwójne punktowanie. Więc jak najbardziej na plus. Spadł śnieg. Co to dla nas oznacza, że prawdopodobnie nasze kable mogą ulec większej awarii, a jak widzicie kolejne miasteczko i to w tym miejscu się pojawiło. No dobrze, w takim razie trzeba im zapewnić odpowiednią jakość. Dajmy sobie na razie tą zwykłą, wiecie co, tą zwykłą mówiłem, tak, dziękuję, tą zwykłą postawmy sobie tutaj, na takim... W takim miejscu postawmy sobie, dostawmy tutaj dla nich indywidualną wiatrową, bo sądzę, że tutaj oni na to zasługują, żeby mieć własną wiatrową, zwłaszcza, że no sorry, tamte postawy już są tak obciążone, że nie ma co kombinować. Tutaj dostawmy oczywiście takie połączenie i tu dostawmy to. I to miasteczko będzie, maybe, będzie miało własne zasilanie indywidualne, nie będzie musieli martwić się o to. Oni chyba na długo zostaną zestawieni sami sobie, ewentualnie te kable będę dociągał. Mamy high voltage, czyli prawdopodobnie to wziąłem basic czy local, bo już w tym momencie nie wiem, nie, to jest basic.
Poczekajcie, co ja mam? Lokalną. No, to super. Lokalna dostali, więc wszystko na porządku dziennym. Nasza produkcja na razie się ładnie trzyma. Dostawiłem sobie tutaj drugą wiatrową, która też ładnie nam generuje. Ta gazowa, jak widzicie, w zupełności tutaj nie ma już potrzeby. Tutaj natomiast mnie martwi, że to jest takie sporo obciążenie. Gdzieś prądu nie dostarczam. Ale dlaczego? Dlaczego wy nie macie prądu? To jest dobre pytanie. Dlaczego ty, typu, nie dostarczasz tam prądu? Nie wiem. Nie wiem, z czego to wynika. A może dlatego, że po prostu jesteśmy pod kreską, słuchajcie. Lekko jesteśmy już pod kreską. Może tutaj pomóc, ale z drugiej strony spróbujmy to zrobić tak. Może teraz by trochę pomożemy tamtemu. Tak, troszkę pomogliśmy, odciążyliśmy. Natomiast zastanawia mnie cała reszta. Tak, stadion też jest zasilany. I to jest ból. To jest ból, bo stadion na pewno nie chciałem zasilać. No nic, będziemy musieli nieźle się tutaj jeszcze nakombinować, a póki co, jak widzicie, to miasteczko wbrew pozorom szybko się rozwija. Mamy 119 kasy, bo spoko. Czytałem także wasze komentarze w stosunku do tego tytułu, bo pisaliście mi właśnie, jakie wy macie rozwiązania. Niektórzy pisali, że mają po dwie, po trzy linie i zarabiają w jednym rzucie 200 tysięcy. No zazdroszczę, przyznaję. Tyle zarabiać, no ale to też na pewno nie na tym początkowym etapie rozgrywki, dopiero gdzieś tam hen, gdzie już jesteście mocno wciągnięci, chyba większość badań macie odkryte. Dobra, tutaj jak widzicie wszystko się ładnie rozwinęło, a jeżeli chodzi o badania, jak widzicie 4 punkty wpadło od tak, więc na pewno tutaj efektywność wiatrowo, o, słuchajcie, efektywność turbin wiatrowych na pewno się przyda, chyba że poszukamy czegoś na... generatory, medical beings do not affect customer satisfaction negatively at quickly when they unpowered, czyli własne generatory w razie niepowodzenia prądu. Izolacja, o, to, tak, zdecydowanie izolacja jest nam potrzebna w tym momencie, bo zima przyszła i moglibyśmy dostać mocno po kablach i naprawy by nas po prostu zjadły. W każdym razie tak wygląda w tym momencie nasze miasteczko, lećmy dalej, kolejny dzień. Produkcja na razie tutaj wszystko w porządku, ta gazowa przyda się może kiedyś, póki co nie wiem, czy w sumie mam z niej jakieś koszty? Tutaj mam koszty. Koszt per megawatę, aha, czyli naprawy, ale ona jest w tym momencie wyłączona i ciekaw jestem, jak to jest rozwiązane. Tutaj słuchajcie, mamy też show charts, a, czyli produkcja, dobra, to już wszystko wiem. Taka, tutaj mam tak samo prawdopodobnie to, więc zerknijmy. Tak, produkcja prądu, widzimy na jakim poziomie. No okej, wszystko w porządku. W takim razie czekamy na kolejny dzień. Jak nas to będzie boleć, czy nas nie będzie boleć? Tutaj mnie martwią te kable, no ale tego nie idzie inaczej ugryźć. Jeżeli chodzi o obłożenie tutaj, widzimy wszystko na bieżąco. Nie ma chyba większych wyzwań. Tutaj mnie to martwi, bo tu jest spore to obciążenie dla tej linii. Dlatego chyba zrobimy, słuchajcie, mały miszmasz. I puścimy to w taki sposób, że puszczę tak, o. I dzięki temu troszkę to odciążyliśmy się w tym miejscu, natomiast na pewno to będę chciał zrobić tak, żeby... Kolego, ty zasilasz teraz pół miasta? No nie, tak to nie będzie. Zróbmy to tak. Tylko nie wiem, dlaczego teraz to tak się porobiło, że tutaj się zrobiło pomarańczowe. Bardzo dziwne, ale dziwi mnie to, że on nagle zasila... Nie, dobrze, on zasila tyle. Tylko dziwię się, że zasila... Co, wydna około? Ej, poczekajcie. Jak ten park był tutaj? Ty tutaj? Jakim cudem? On się podpina tu? Tędy? Ale jak? O, i ten jest to ciekawy typek, patrzcie. On naokoło leci, a nie, on leci tutaj. Dobra, już się miałem mówić, że on ci jakieś dziwne akcje robi. Dobra, tutaj zrobimy bypassy, bo jak widzicie, trzeba naprawdę meksek tutaj robić, żeby wytrzymały te nasze przewody. Ale jak widzicie, pozostała część ładnie się trzyma. Nie mogę narzekać, naprawdę nie mogę narzekać. Dobra, zmieniam zdanie, jednak mogę narzekać, bo jak widzicie, tutaj przewody się palą, palą się, wszystko tu się pali, wali. A ja nie mam do tego podejścia. I to jest ból. I zaraz tutaj już coś rypnie. Tak, oczywiście rypnęło. Jak widzicie, tutaj mocno rypnęło. Całe szczęście tutaj jesteśmy wspomagani tym, ale... No to jest mega problem tutaj, bo te kable są mocno przyciążone i ja nie mam tego tematu jak ugryźć. Chyba, że się rozepnę. Tak, tutaj trzeba to rozpiąć. To była jedyna nadzieja, żeby to wszystko wytrzymało, ale zastanawiam się, dlaczego to aż tak tutaj działało dziwnie. Dobra, tutaj jak widzicie, mamy jeszcze do dostawienia kilka domków,
mamy 127 tysięcy i prawie 100% na wszystkim. Bardzo mnie to cieszy. Tutaj jeszcze domek wyrósł, jak znikąd. No powiem szczerze, że te firmy budowlane tutaj naprawdę mają niezły zarobek i przede wszystkim są efektywne. W ciągu jednego dnia stawiają taki wielki blok albo stadion. Spoko, zazdroszczę im, naprawdę im zazdroszczę. Słuchajcie, jest to czwarty albo piąty odcinek Power to the People, natomiast odkryłem jeden fajny przycisk. Jest takie coś jak Company Information, które pokazuje nam różne rzeczy, kwestie i zadowolenia, i zarobków, i produkcji, ale mamy dystrybucja naszych linii. Mamy conservative, czyli mamy wybierać najlepszą drogę, raczej mamy balansować, czyli najlepszy balans, czyli najmniejsze obciążenie na liniach, ale nawet jak będzie dłuższa droga, tutaj mamy balans albo agresywny, czyli mamy priorytetyzować naszą transmisję, nawet jeżeli będzie to groziło przeciążeniu. No to powiem szczerze, spróbujmy tą agresywną. Zobaczymy, możemy oczywiście także zmienić informację, ale do tego potrzebujemy 10 punktów wpływu. Tak samo, żeby wziąć pożyczkę, o czym właśnie kiedyś się zastanawiałem, czy jest opcja brania pożyczek. Możemy, jeżeli będziemy mieć 5 punktów influence points, czy 5 IP. Dobra, w takim razie zobaczmy, jak zmieni się ta kwestia dostarczania. I chyba właśnie już widzę, na czym się ona zmienia. Bo na przykład tutaj najszybszą drogą korzysta. I zobaczymy, jak to się rozwinie w ciągu dnia. Jeżeli chodzi o badania, to ciągle czekam na te turbiny. Więc 10% efektywniejsze by było. I później efektywniejsza magazyny też bym z tego chciał skorzystać. W sumie mógłbym skorzystać z magazynów. Mamy 314, słuchajcie, kasy. I co ciekawe, ja nie widzę, żeby kolejne miasto miało powstać. Nie mamy takiej w ogóle informacji. Natomiast mamy informację gas fight, planet down for maintenance, tak. Ale która? Przepraszam, która? A, że ta. No to ta sama może być w obsłudze, jako za rezerwa. Natomiast nigdzie nie mamy informacji, słuchajcie, że będzie kolejne miasto. Czyli co, to już jest wyczerpane, 6 miast to jest limit. Może być, może być. W takim razie zróbmy Molten Cell Facility. I według mnie to będzie dobre miejsce, żeby się tutaj z tym postawić. Co wy na to? Jak dla mnie bomba. Zawsze zapas spoko, natomiast tutaj, wow, jakie przepięcia poszły, słuchajcie. Jakie tu przepięcia poszły, tu musimy ponaprawiać. Bypassy dobrze działają, ale jak widzicie, bypassy walą na potęgę. What, dobra, wiecie co? Jest jednak to influence, chyba balans będzie dla mnie lepsze. Nie wiem, coś się tu zadziało niebezpiecznego. Ten balans chyba najlepiej tutaj jednak się sprawdza. No niebezpieczeństwo tu się zrobiło. Jak widzicie, niezły Meksyk się teraz tu zrobił. No ale to jest taki mocny bypass w tym miejscu. A tu nam się coś pali. Tak, zdecydowanie tu nam się linie palą. Trzeba spróbować to puścić tak, żeby nam się to nie przypalało. I nadal ta linia jest mocno obciążona. A ja tutaj nie mam informacji dlaczego. Co was tutaj boli? Chyba to zużycie tutaj jest naprawdę tak duże. Tylko właśnie to jest to, że ja nie mam tutaj miejsca podejścia do tego. Chyba że pójdziemy tędy. Poczekajcie, spróbujemy to zrobić naokoło. Czyli tędy. I tędy. I to powinno trochę nas uchronić przed kolejnymi awariami w tym miejscu. Natomiast tutaj, no tutaj ta linia boli. Bo jest zasilany stadion, chyba mecz jakiś na stadionie, słuchajcie, jest. I nas to po prostu chce zjeść teraz. Tak, zdecydowanie tak, chcą nam tutaj zagrać bardzo niefajnie. Dlatego zróbmy obejście. No i powoli się robi taka sieczka. Powoli się robi taka sieczka, która naprawdę nam uzmysławia, że nie jest tak wcale fajnie, jakby się wydawało. Chwaliłem się, że no, miasta kolejnego nie będzie, ale wcale nie potrzeba miasta, żeby nam to tutaj popsuć cały plan roboczy. Zróbmy to tak i trzymajmy kciuki, żeby dotrwać tutaj do kolejnego jakiegoś przyzwoitego poziomu. Podsumowanie dzisiejszego dnia, 137 tysięcy na produkcji, sami widzieliście co się dzisiaj działo, mam nadzieję, że te informacje, które mamy, pozwolą nam ruszyć z mocnego kopyta dalej, zwłaszcza, że teraz możemy wybrać sobie
jakieś ewentualnie lepsze kabelki za 6 punktów, brakuje nam tylko jednego punktu, albo lepsza produkcja z turbin wiatrowych. To jest taki kompromis, który w sumie moglibyście mi w tym temacie podpowiedzieć. Czy może ewentualnie jakieś oszczędność na produkcji, jakieś oszczędność żarówki, oszczędne jakieś generatory, albo podtrzymać jeden punkt i faktycznie, żeby te kable nam się tak szybko nie paliły. Fakt, że będzie droższe utrzymanie, ale może to właśnie, to jest dobry kierunek, żeby zwiększyć wytrzymałość tych naszych kabli, bo strasznie się dzisiaj to paliło. Natomiast jeżeli ten odcinek wam się podobał, pamiętajcie o polecaniu, łapkowaniu, komentowaniu. Pozdrawiam was, Staniu. Na razie, hej!